W imieniu prezydenta miasta Tarnobrzega, pana Norberta Mastalerza, prezesa klubu sportowego Siarka, pana Wacława Saramuchy, serdecznie powitać wszystkich przybyłych na naszą uroczystość gości. Witam serdecznie posła na Sejm, pana Mirosława Plutę,
Witam serdecznie prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Kazimierza Grenia. Witam serdecznie prezesa Podokręgu Związku Piłki Nożnej w Stalowej Woli, pana Zenona Krówkę. Witam wiceprezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, pana, przepraszam, piłki siatkowej, pana Roberta Dworaka. Witam serdecznie sekretarza starostwa powiatowego w Tarnobrzegu, pana Kazimierza Błasiaka. Witam serdecznie wszystkich pozostałych zaproszonych gości. Witam członków klubu sportowego Siarka, jak również wszystkich sympatyków, którzy są obecni w dniu dzisiejszym na naszej uroczystości. O okolicznościowe wystąpienie proszę prezesa klubu, pana Wacława Salamuchę. Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Klubu Sportowego Siarka witam Was wszystkich, którzy przybyliście na nasze uroczyste jubileuszowe spotkanie. Ja od razu przepraszam, że mam taki głos, ale chrypkę dość długo mnie chrypka trzyma i tak będę mówił, jak potrafię. Na początku chciałbym w kilku słowach zapoznać Państwa z najważniejszymi momentami z 55-letniej historii klubu, który jest kontynuatorem wcześniejszych tradycji sportowych miasta Tarnobrzega i okolic. Sięgają one bowiem okresu międzywojennego i wiążą się z działalnością sportową prowadzoną przez klub sportowy Dzikowia i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W pierwszych latach po II wojnie światowej organizatorami działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i powiatu były zrzeszenia sportowe Spójnia i Ogniwo oraz koło sportowe Sparta, działające pod patronatem Zrzeszenia Sportowego Unia. W tym okresie organizacje sportowe borykały się z bardzo dużymi problemami finansowymi, co znacznie utrudniało ich rozwój, a tym samym działalność na rzecz sportu. Momentem przełomowym w życiu miasta było odkrycie w okolicach Tarnobrzega Złóż Siarki i rozpoczęcie budowy w 1954 roku kombinatu siarkowego. Dynamicznie rozwijający się przemysł stał się także szansą dla rozwoju sportu na terenie naszego miasta. W dniu 4 marca 1957 roku w wyniku porozumienia zarządu klubu sportowego Sparta z przedstawicielami kombinatu siarkowego, zarząd klubu sportowego Sparta podjął uchwałę zmieniającą nazwę z klubu sportowego Sparta na klub sportowy Siarka Tarnobrzeg, nad którym patronat objął przemysł siarkowy, Prezesem nowo powstałego klubu został Kazimierz Orzechowski, był dyrektorem. Pierwszą sekcją, która grała pod nazwą KS Siarka, była sekcja piłki nożnej, która powstała na bazie dwóch piłkarskich drużyn grających w Tarnobrzegu, to jest Ogniwa i Sparty. Z biegiem czasu powstają kolejne sekcje sportowe, takie jak siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, sekcja pływacka, szachowa, kajakowa, żeglarska i żeglarska. Przychodzą pierwsze sukcesy i tak w 1958 roku drużyna piłki nożnej awansuje do klasy A. W kolejnych latach gra już w lidze okręgowej, a następnie w międzywojewódzkiej. Krajowe sukcesy odnoszą również tenisiści stołowi, którzy walczyli o awans do pierwszej ligi, a Katarzyna Watras zdobywa tytuł wicemistrzyni Polski juniorek i jest powołana do kadry narodowej. Awans do klasy A i ligi okręgowej udaje się również zespołowi siatkarek prowadzonego przez Magdalenę Planetę. Męska sekcja siatkówki prowadzona od 1957 roku występowała w lidze okręgowej i międzywojewódzkiej w sezonie 76-77 pod wodzą trenera Leszka Kędryny awansuje do drugiej ligi państwowej.
W sezonie 64-65 w nowo oddanej hali sportowej przy Alei Niepodległości rozpoczynają szkolenie koszykarze Klubu Sportowego Siarka pod okiem Bolesława Grabowskiego, by już 2 lata później awansować do Ligi Okręgowej, a obecnie pod nazwą innego klubu, ale to jest kontynuacja, są w PLK, w Ekstraklasie Koszykarskiej. Oddany do użytku w 64 roku basen otwarty staje się bazą dla działalności sekcji pływackiej. Pierwsze zajęcia nauki pływania z dziećmi tarnobrzeskich szkół prowadzi Roman Życki. W roku 67 powstaje sekcja szachowa. Jej późniejsze liczące się sukcesy to zdobycie w 77 roku drugiego miejsca w lidze okręgowej, mistrzostwo okręgu zdobyte w 75 roku przez Ryszarda Czajkowskiego, starty Edwarda Macha w finale Mistrzostw Polski oraz zakwalifikowanie się Włodzimierza Smolika do finału korespondencyjnych Mistrzostw Polski. W dekadzie lat 70. Klub Sportowy Siarka osiągnął status liczącego się ośrodka sportowego w kraju. Niewątpliwie najwięcej sławy w tym okresie przynoszą klubowi zawodnicy sekcji tenisa stołowego. Po awansie do pierwszej ligi w sezonie 69-70 zespół rozpoczął okres swoich wspaniałych osiągnięć. W Tarnobrzegu skupiła się niemal cała kadra narodowa i w okresie tym rozwinął się wielki talent naszego wychowanka Andrzeja Jakubowicza, mistrza Polski, młodzików, członka kadry narodowej. W sezonie 72-73 awans do drugiej ligi pod wodzą trenera Gusia wywalczyli koszykarze. Należy wspomnieć także o powstałej w tym okresie sekcji koszykówki żeńskiej, która rozpoczęła szkolenie młodzieży i uczestniczyła w rozgrywkach młodzieżowych. Lata 70. były również udane dla siatkarek siarki Tarnobrzeg. To zdobyte w imponującym stylu awans do drugiej ligi w sezonie 72-73. W roku 77 zespół prowadzony przez trenera Krajewskiego grał już w pierwszej lidze. Po rocznej przerwie w sezonie 78-79 zespół ponownie awansował do pierwszej ligi, gdzie grał przez kolejne 2 sezony. Ciesząca się dużym zainteresowaniem i sympatią sportowego środowiska drużyna piłki nożnej awansowała w sezonie 73-74 do drugiej ligi. Przez następne 3 sezony pod opiecznią trenera Oresta Alejczyka grali w tej klasie rozgrywkowej. Również młodzieżowe drużyny piłki nożnej odnosiły sukcesy. W 78 roku juniorzy starsi prowadzeni przez trenera Liczyńskiego zdobyli wicemistrzostwo Polski. W historii klubu zapisała się także sekcja kajakowa, której zawodnicy prowadzeni przez trenera Jacka Własnowolskiego zdobywali medale Mistrzostw Polski i reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata. W roku 73 powstaje sekcja żeglarska, będąca kontynuatorką prowadzonej w latach 60. przez Klub Wodny Kotwica działalności typowo rekreacyjnej. Zespół siatkarek w sezonach 81-85 należał do czołowych drużyn drugiej ligi i w sezonie 85-6 drużyna prowadzona przez Henryka Chełmeckiego i Andrzeja Drukowskiego wywalczyła kolejny 3 w historii klubu awans do pierwszej ligi. W roku 85 zespół juniorek starszych prowadzony przez trenera Drukowskiego zdobywa Mistrzostwo Polski juniorek starszych. Zatrudnienie w 1989 roku trenera dla sekcji piłki nożnej pana Janusza Gałka rozpoczęło serię największych sukcesów drużyny. Po zajęciu 1. miejsca w 3. lidze i wygranej z GKS-em Dełchatów drużyna siarki awansowała do 2. ligi. Sezon 91-92 to sezon historyczny, w którym to na 3 kolejki przed zakończeniem rozgrywek zespół zapewnił sobie awans do Ekstraklasy, gdzie spędził 2 kolejne sezony rozgrywkowe. W końcówce sezonu 93-94 następuje zmiana trenera Janusza Gałka, twórcę największego sukcesu w historii tarnobrzeskiego piłkarstwa. Zastąpił go Włodzimierz Gąsior. Mimo tej zmiany zespół spadł do 2. ligi, by po rocznej przerwie pod wodzą trenerów Włodzimierza Gąsiora i Stanisława Gielarka ponownie awansować do Ekstraklasy. Niestety po rocznym pobycie w 1. lidze następuje degradacja do 2. i posadzenie 86-87 do 3. ligi. Jeszcze raz w sezonie 98-99 drużyna prowadzona przez wychowanka klubu Jacka Zielińskiego awansowała do 2. ligi, aby po roku opuścić tej szeregi. Sezon 91-92 w siatkówce kobiet to sezon awansu do 1. ligi pod wodzą zatrudnionego rok wcześniej Walerego Jaróżnego.
Nowa drużyna kobiet tenisa stołowego zbudowana przez trenera Nęcka rozpoczęła drogę sukcesów w sezonie 89-90, zdobyła wicemistrzostwo Polski, a później już tylko mistrzostwo Polski do dzisiaj. Występuje także w drużynowych mistrzostwach Europy, dochodząc do ćwierćfinału. W roku 94 sekcja tenisa stołowego usamodzielnia się i tworzy klub tenisa stołowego. Wcześniej zlikwidowano lub usamodzielniono sekcję kajakową, koszykówki kobiet, siatkówki mężczyzn, szachową, tenisa stołowego, mężczyzn, pływacką i żeglarską. Tak więc po burzliwym rozwoju w latach 70. W następnych dekadach kajsiarka zaczęła ograniczać działalność wyczynową i szkoleniową. Wiązało się to z coraz większymi kosztami finansowymi, utrzymaniem sekcji sportowych i bazy treningowej. W roku 94 KZP Siarka Opol wyłączył ze swoich struktur organizacyjnych klub sportowy Siarka, przekazując mu majątek potrzebny do dalszego prowadzenia działalności sportowej, m.in. nową halę widowiskowo-sportową, stadion i boiska przy ulicy Wierzynieckiej. Jednak sytuacja klubu nieustannie się pogarszała, co doprowadziło do jego zadłużenia. W latach 2002-2008 to okres procesów odburzania klubu, co w sytuacji możliwości ogłoszenia upadłości klubu przez wierzycieli było dla władz klubu priorytetem. W roku 2008 zakończono proces odburzania. W klubie pozostały dwie sekcje, sekcja piłki nożnej i formalnie siatkówki kobiet, której finansowanie na mocy porozumienia pomiędzy Klubem Sportowym Siarka a Tarnobrzeskim Stowarzyszeniem Sympatyków Piłki Siarkowej przejęło Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Sympatyków Piłki Siarkowej. Zdjęcie garbu zadłużenia z klubu umożliwiło położenie nacisku na wyniki sportowe. Po sześcioletnim pobycie w czwartej lidze w sezonie 2008-2009 piłkarze awansowali do trzeciej ligi, a w sezonie 2011-2012 czyli obecnym, do drugiej. Aby dalej prowadzić działalność szkoleniową wśród młodzieży i dzieci w celu podniesienia poziomu sportowego, wyczynowego, klub musi pozyskać sponsorów strategicznych dla działających w jego strukturach sekcji sportowych. I to jest podstawowe zadanie dla zarządu klubu. W tym miejscu chciałbym bardzo gorąco podziękować sponsorom za okazaną pomoc i wsparcie, a w szczególności władzom samorządowym Tarnobrzega, bez wsparcia których działalność klubu byłaby zagrożona. Mam nadzieję, że istniejące, rozrastające nowe firmy w Tarnobrzegu i okolicy docenią potrzebę promowania się poprzez sport i będą chciały współfinansować tak ważną w rozwoju dzieci i młodzieży kulturę fizyczną. Podczas jubileuszu, to jest taka moja dygresja osobista, podczas jubileuszu 50-lecia życzenia składane na moje ręce klubowi dotyczyły wyjścia na prostą, awansu, budowy stadionu. Państwo to pamiętacie, jak to wszystko wyglądało 5 lat temu jeszcze. Z satysfakcją muszę przyznać, że życzenia te się prawie w całości spełniły. W okresie 5 lat piłkarze awansowali 2 razy, czyli z czwartej ligi do trzeciej, z trzeciej do drugiej. Stadion, na którym rozgrywamy mecze drugiej ligi, obecnej drugiej ligi, jest już po pierwszym etapie budowy. I jak wygląda to, Państwo wiecie. Powstały boiska ze sztuczną nawierzchnią, czyli bardzo dużo boisk na terenie miasta ze sztuczną nawierzchnią. Bazy sportowej, jaką mamy obecnie w Tarnobrzegu, zazdroszczą nam większe i znaczące ośrodki sportowe w Tarnobrzegu. To wszystko dzięki przychylności dla sportu władz naszego miasta, za co serdecznie dziękuję w imieniu swoim, jak i rzeszy sportowców z Tarnobrzega. Szanowni goście, dzisiejszą uroczystość uświetni przekazanie klubowi ufundowanego przez nasz były zakład macierzysty KIZP Siarka Opol nowego sztandaru. Sztandar ten będzie przypominał więź, jaka istniała w przeszłości pomiędzy sportem a górnictwem i przyszłym pokoleniom sportowców, skąd wzięła się nazwa i barwy naszego klubu. Na przestrzeni 55 lat istnienia klubu związane z klubem była niezliczona rzesza działaczy i zawodników, dla których dobro i rozwój klubu były bardzo ważne. Należy również pomyśleć chwilę o wszystkich tych, których nie ma już wśród nas, a którzy z równie wielkim zaangażowaniem budowali nasz klub. Dziękuję serdecznie za uwagę. Na scenę pana Witolda Dziedzica oraz pana Ryszarda Czajkowskiego, którzy w imieniu fundatora
KIZP Siarkopol Likwidacji przekażą nowy sztandar oraz zapraszam zarząd klubu sportowego Siarka w osobach pan Wacław Salamucha, pan Dariusz Dziedzicz i pan Maciej Adamowicz. Proszę wszystkich o powstanie. Panie prezesie, przekazujemy panu sztandar klubu sportowego Siarka, wykonany w nowej szacie graficznej w imieniu Tarnobrzeskiego Siarkopolu jako symbol historycznego związku klubu Siarka z Siarkopolem Tarnobrzeskim. Dziękuję bardzo. Poczet sztandarowy zostaje, sztandar z nami zostaje i teraz przechodzimy do kolejnego punktu. A kolejnym punktem będzie wręczenie odznaczeń o wyjście na scenę pana Janusza Chynowskiego, pana Michała Kozłowskiego oraz pana Michała Szymczaka. Złote odznaki honorowej oraz dwóch brązowych odznak honorowych. Poproszę prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pana członka zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, pana Kazimierza Grenia oraz panów wiceprezesów, pana Marka Chłapkę i Zenona Krówkę. Złotą odznakę honorową Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej otrzymuje pan Janusz Chynowski. Brązową odznakę honorową Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej otrzymuje pan Michał Kozłowski. I kolejną brązową odznakę otrzymuje pan Michał Szymczak. Zarząd Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej przyznał złote odznaki honorowe pani Jadwidze Skotnickiej, panu Jackowi Szarkowi, panu Robertowi Chmielowi oraz pani Honoracie Jabłońskiej Żak. Proszę. Niestety panie nam nie dopisały. Ja może poproszę pana prezesa Salamuchę, żeby odebrał w imieniu pani Skotnickiej, pani Jabłońskiej, a prezesa Dziedzica poproszę, żeby odebrał dla pana Jacka Szarka. Dziękuję bardzo. Kwiaty dla pani również zostaną przekazane i to osobiście będzie pan prezes Salamucha wręczał. W tej chwili przechodzimy do odznaczeń, które zarząd klubu przyznał. Proszę o podejście na scenę pana Józefa Bednarczyka, pana Andrzeja Borowego, pana Marka Bukałę, panią Krystynę Grądziela, pana Pawła Krzemińskiego, pana Sławomira Litwin, pana Norbert Mastalerz, pana Adam Marzysz, panią Rosalia Mroczka, pana Robert Niedbałowski, pan Wacław Salamucha, pan Jacek Szarek. O wręczenie odznaczeń zasłużonych dla KS Siarka proszę prezesa Wacława Salamucha i wiceprezesa pana Dariusza Dziedzica. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję wszystkim odznaczonym i przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego spotkania, a są to wystąpienia zaproszonych gości. O zabranie głosu proszę prezydenta miasta Tarnobrzega, pana Norberta Mastalerza.
Państwo, nigdy w życiu nie przypuszczałem, kiedy z przyjaciółmi w wieku 7 lat, kopiąc piłkę pod blokiem pierwszy raz w 79 roku, znalazłem się, co prawda niefortunnie patrząc historycznie na meczu Siarki Tarnobrzeg w ramach ostatniej kolejki drugiej ligi z Górnikiem Zabrze. Nigdy nie przypuszczałem, że kiedyś po pierwsze będę gospodarzem miasta i będę starał się współpracować z każdym z klubów sportowych działających na terenie miasta. A po drugie nigdy nie przypuszczałem, że będę jedną z osób, która będzie mogła uczestniczyć w tak dostojnym jubileuszu, jakim jest 55-lecie klubu sportowego Siarka. Myślę, że życie klubu, tak jak mężczyzny, zaczyna się po 50, więc panowie prezesi, życzymy rozwoju. Dziś pan prezes przypomniał, ileż to wspaniałych sekcji, wspaniałych ludzi, którzy tworzyli historię klubu sportowego Siarka. W maju wspólnie rozpoczęliśmy ten piękny jubileusz od meczu wspomnień, gdyż ta 55. rocznica założenia klubu sportowego Siarka doskonale koresponduje z historycznym sukcesem, a więc wywalczeniem awansu na boiska piłkarskie ekstraklasy, co miało miejsce dokładnie 2 dekady temu. Cieszę się niezmiernie, że klub sportowy Siarka, mimo swoich problemów, te problemy wynikały z transformacji gospodarczej, jakie przeżywała nasza sfera społeczna, gospodarcza miasta, udało się i dziś klub tarnobrzeskiej Siarki być może w stosunku do oczekiwań kibiców nie gra w tej lidze, w której każdy by oczekiwał, ale jest klubem wiarygodnym, klubem, który nie ma problemów ekonomicznych, klubem, którym dysponuje poprzez współpracę z miastem z doskonałą infrastrukturą sportową i wierzę, że te dwa czynniki spowodują, że w najbliższym czasie doczekamy się kolejnych udanych roczników, czy to w przypadku sekcji piłkarskiej, czy też w przypadku sekcji siatkówki, która przecież grała na parkietach ekstraklasy i z sukcesami, jak przypominał pan prezes, walczyła w Mistrzostwach Polski juniorek. Panie prezesie, proszę na pamiątkę tego jubileuszu przyjąć od tarnobrzeskiego samorządu taki w miarę okazały puchar. Proszę mi wierzyć, większego nie było. Szukaliśmy największego w myśl tego, że 55 lat nosi się raz. Kolejny jubileusz to już będzie 60-lecie klubu, czyli bliżej emerytury, mimo oczywiście, mówiąc w żartach, podniesienia okresu przechodzenia na emeryturę. Niech mi będzie wolno na ręce pana prezesa Salamuchy przekazać ten puchar z nadzieją, że znajdzie stosowne miejsce za 2 lata, kiedy skończymy drugi etap modernizacji stadionu i wówczas sekcja piłkarska z dobrodziejstwem inwentarza, również dobrodziejstwem historycznym, przeniesie się pod trybuny i tam znajdzie się fragment, bo dziś tak naprawdę to, co nam ucieka, to ucieka nam żywa historia klubu i aż się prosi, żeby pod trybunami tej nowej części naszego stadionu znalazło się choć mały kącik, w którym zgromadzone były wszystkie trofea sportowe. A jak odwiedzam Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, to naprawdę jest co zbierać na zaczątek małego Muzeum Sportu w naszym tarnobrzeskim grodzie. Jeszcze raz wszelkie pomyślności, sukcesów. Ja myślę, że nie ma osoby na tej sali, która nie życzyłaby zarówno piłkarzom, jak i siatkarkom, aby na drobny początek pozostać w drugiej lidze. 5-lecia klubu sportowego Siarka niestety w dniu dzisiejszym staje się honorowym obywatelem Stalowej Woli, stąd też musiał opuścić nas i prosił mnie o przekazanie pamiątkowego grawertonu. Ja z wielką radością to czynię, bo to, co mówił prezes przed 5 laty, składano życzenia na jubileuszu, między innymi budowy stadionu na miarę historii i wyników sportowych piłkarzy Siarki. Dzisiaj dzięki również osobie wicemarszałka Zygmunta Polewińskiego możemy realizować z dofinansowaniem z totalizatora sportowego drugi etap modernizacji stadionu. Pozwolę sobie odczytać krótki okolicznościowy adres. Zarząd Klubu Sportowego Siarka Tarnobrzeg z okazji jubileuszu 55-lecia. Serdeczne gratulacje i słowa uznania dla pasji i zaangażowania, z jakimi
Pielęgnują Państwo sportową tradycję oraz krzewią zasady fair play, sportowej rywalizacji. Z wyrazami uznania i szacunku wicemarszałek województwa podkarpackiego Zygmunt Cholewiński. Dziękuję panu prezydentowi i do wystąpienia zapraszam pana prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, pana Kazimierza Grenia. Panie prezydencie, panie prezesie, miłe panie, szanowni panowie. Niezmiernie mi jest miło, że po 5 latach wróciłem do tej sali. Byłem na 50-leciu znakomitego klubu. I to nie jest kurtuazja, za co dziękuję serdecznie za zaproszenie, tylko jest taka prawda. Przyjeżdżałem tu jako jeszcze wcześniej kibic, działacz, na mecze, gdy miałem dylemat, bo przyszła środa, kolejka ligowa i Stalowa Wola, Stal Mielec, Siarka Tarnów przegrała w Ekstraklasie, dzisiaj w Ekstraklasie, w pierwszej lidze, gdzie pojechać na mecz. Chciałbym, żeby wrócić do takiego bólu głowy, żeby nasze kluby były coraz wyżej. Ale ogromnie się cieszę, że 55 lat klubu, który zawsze w sercu będę nosił, tak jak mamy w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, ponad 600, już dzisiaj 56 klubów, czwarty związek w Polsce, co do ilości klubów, zawodników, sędziów, działaczy. Oczywiście tam troszkę ten mały problem, jeżeli nikogo nie mam się w Ekstraklasie czy w pierwszej lidze, ale mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że niebawem to się będzie zmieniać. Cieszę się ogromnie z powodu, że wielu działaczy zasłużonych, których znam osobiście, dzisiaj są na tej sali. Wielu spośród nas, dzisiaj wśród nas nie ma, którzy tworzyli ten klub, ale zawsze historia będzie o nich pamiętać. Cieszę się ogromnie, że troszkę w prywatności do pana prezydenta Mastalerza. Znamy się tyle lat. Jeździliśmy razem, on jako jeszcze dziennikarz, jako kibic, przyjaciel sportu. Jeździliśmy na mecze Champions League do Łodzi, na Widzew. Razem żeśmy dyskutowali, rozmawiali. Jeździliśmy na mecze Legii. Też wtedy w Champions League nasi koledzy grali, jak Jurek Podbrożny, Leszek Pisz, w tejże drużynie, znakomitej drużynie wtedy. I przepraszam, że jeszcze powtórzę po raz kolejny. Cieszę się ogromnie, że tacy ludzie stają prezydentami, wójtami, burmistrzami, bo są to osoby, które mają sport w sercu. Że pomagają klubowi, że kluby nie upadają, że powstają piękne obiekty, modernizowane obiekty, stadiony ze sztuczną nawierzchnią. A dla kogo to jest? Nie dla prezydentów, nie dla działaczy, dla naszej młodzieży, dzieci. Nas kiedyś nie będzie, ale to zostaje do użytku na lata. I ogromnie się cieszę z tego powodu, że ten obiekt coraz pięknie wygląda, że są boiska ze sztuczną nawierzchnią, że są boiska euro, boiska miniaturki, można grać, trenować, jak i również piękne hale, jak i również to wszystko, co około klubu się dzieje. Aby nie przeciągać, chciałbym złożyć serdecznie Państwu gratulacje z okazji jubileuszu i podziękować jeszcze raz za zaproszenie, że mam przyjemność zawsze być wśród Was. Poprosiłbym kolegę Wojtka, odczytam pamiątkową paterę, którą z okazji dzisiejszego święta. I proszę o odebranie pana prezesa dla klubu Siarka Tarnobrzeg z okazji 55-lecia działalności piłkarskiej. Serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów w dalszej działalności w imieniu zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Składam serdeczne gratulacje i oby klub co najmniej utrzymał się drugi lidza, za rok, panie prezydencie, panie prezesie, do pierwszej ligi, bo tam wasze miejsce jest, wracajcie jak najszybciej, czego z całego serca wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu prezesowi Greniowi. O zabranie głosu proszę prezesa podokręgu Stalowa Wola, pana Zenona Krówkę. Panie prezydencie, panie prezesie, zaproszeni goście, ja w imieniu zarządu podokręgu Stalowa Wola chcę wręczyć tą paterę na ręce pana prezesa Wacława Salamuchy i chcę przekazać też gratulacje wszystkim oznaczonym tak pięknego jubileuszu, jak jest 55 lat. To jest piękny okres, gdzie Siarka w tym okresie zdobyła wiele sukcesów.
rozbudowała piękny stadion, piękną halę, piękny basen. Dlatego trzeba się cieszyć, że na tym regionie tak to wszystko się pięknie rozwija. I życzę panu prezesowi i wszystkim tu działaczom, żeby jak najlepiej to wszystko się rozwijało i młodzież by miała gdzie trenować i żeby jak najwięcej tu było wychowanków z tego klubu grało w tej siatce Tarnowskiej. Panie prezesie, zapraszam teraz pana do siebie i chcę z nim przypomnieć. KSC Arka Tarnowy, prezes Wacław Salomucha, zarząd okręgu Zdrowa Bora składa serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 55-letniej działalności klubu sportowego KSC Arka Tarnowy. Podziękowania dla zawodników, działaczy, sympatyków za trud i godne reprezentowanie barw głowy. By przyszłość klubu tworzyła nową historię piłki nożnej, była naszą dumą, radością w imieniu zarządu Zdrowa Bora, sekretarz podokręgu Edward Króla, prezes Zenon Krówka. Z formą prezydenta rok temu było nie za bardzo. A żeby, jak jest sam w gabinecie, nie masz sekretarek po południu, to tu będzie miał bramkarza, żeby miał kolegę. A piłkę, żeby miał do strzelania. Myślę, że 25 stycznia w Stalowej Woli prezydent wygra te zawody działaczy, wójtów. Dlatego robimy taki turniej, żeby uświadomić prezydentom, wójtom, że może jest prościej dawać pieniądze na sport, niż trafić do tej bramki. A przy okazji, jak jestem przy głosie, z okazji 55-lecia, wszystkiego najlepszego dla klubu, awansu do pierwszej ligi i żebyśmy grali. Stalowa Wola, żeby awansowała Siarka Tarnobrzeg i żeby przyjaźń między tymi miastami. O państwa. Na tej wyjątkowej uroczystości muszę tylko sprostować sekretarza, bo się zagalopował. 2 lata temu w debiucie jako Beniaminek zająłem 2. miejsce. Byłem wicemistrzem wśród samorządów, a w ubiegłym roku, ponieważ było 3 dogrywki o brązowy medal i była to niewielka gmina z powiatu starowolskiego, chciałem tam zakrzewić troszeczkę ideę futbolu. Stąd też w sposób honorowy spudłowałem w 3. serii dogrywek. Ale w przyszłym roku wezmę wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ponieważ zakończyliśmy już tą stronę sportową i wręczanie tych wszystkich odznaczeń sportowych, przechodzimy teraz do bardziej poważnych. A jeszcze prezes klubu sportowego OKS Mokrzyszów, tak? Bardzo proszę, pan Janusz Głos. Przepraszam, że przedłużam. No nie prezes, działacz klubu sportowego OKS Mokrzyszów, członek klubu Siarka. Prezesi klubu Mokrzyszów niestety się rozchorowali bardziej niż nasz prezes. Panie prezesie, członkowie klubu, mam niezmierny zaszczyt, że w imieniu osiedlowego klubu sportowego Mokrzyszów, popularnej Zemsty Mokrzyszów, złożę na pana ręce dla klubu serdeczne gratulacje do każdej tej doniosłej 55. rocznicy istnienia naszego klubu Siareczki Tarnobrzeg. Co prawda klub Mokrzyszów dopiero w przyszłym roku będzie obchodził 65-lecie. Nie ma takich osiągnięć jak Siarka, ale szczerze i uczciwie życzymy Siarce jak największych osiągnięć. Myślę, że będę skromny, jeśli powiem, że będzie bardzo dobrze, jeśli za 5 lat na 60-lecie będziemy mieć Siareczkę w pierwszej lidze. Wszystkiego najlepszego. Tak więc jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim przyjaciołom ze strony sportowej i przejdziemy teraz do poważniejszej, oficjalnej strony. Zapraszam serdecznie pana posła Mirosława Plutę. Panie prezydencie, panowie prezesi, trochę niesportowo dzisiaj tutaj jest, bo wszyscy tylko przychodzą i dużo gadają. To nie po naszemu, trochę po sportowemu. Ja bym chciał dołączyć się do tych gratulacji, przekazać na ręce pana prezesa list gratulacyjny. Ale chciałbym się podzielić taką małą refleksją, jak zwykle zresztą. Początkiem lat 80. Też byłem piłkarzem Siarki Tarnobrzeg. I chciałbym
przy tej okazji podziękować moim trenerom. Panu Lipczyńskiemu, panu Kozłowskiemu, panu Wilkowi, bo to oni nauczyli mnie dwóch takich rzeczy, które pomogły mi w życiu i za granicą, i tu w Polsce. Po pierwsze to wytrwałości i umiejętności godzenia wysiłku, żeby do czegoś dojść, trzeba dużo wysiłku włożyć, i drugie gry zespołowej. I tego życzę panu prezydentowi, panu prezesowi i wam wszystkim, żebyśmy zagrali zespołowo dla naszej drużyny Siarki Tarnobrzeg. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi Mirosławowi Plucie za miłe życzenia. Czy ktoś z państwa zaproszonych gości chciał zabrać jeszcze głos? Proszę bardzo, pan dyrektor Witold Dziedzic, fundator dzisiejszego sztandaru. Panie pośle, panie prezydencie, dostojni goście, szanowni zebrani z tej dzisiejszej szczególnej okoliczności. Wyrażam gratulacje z okazji jubileuszu 55-lecia klubu sportowego Siarka. Wyrażam uznanie dla osiągnięć całej rzeszy zawodników, licznych sekcji tego klubu. Ten przekaz kieruję w imieniu przedsiębiorstwa, jak już prezes powiedział, w strukturach którego klub przeżywa swoje początki, budowę bazy sportowej, rozwój licznych sekcji, wreszcie sukcesy zawodników, jak później późniejsze, trudne, lecz konieczne usamodzielnienie. Jubileusz jest również bardzo dobrą okazją do podziękowań. Wyrażam podziękowanie wszystkim tym, którzy swoją młodość poświęcili dla sportu, wylali wiele potu i włożyli wiele wysiłku w dążeniu do wyniku sportowego. Życzę również tym, którzy pracę swoją włożyli również po to, żeby te wyniki osiągać. Te wyniki bardzo dobrze służyły naszemu przedsiębiorstwu i naszemu środowisku. Wyrażam przekonanie, że klub sportowy w obecnym kształcie dostarczy swoim kibicom wielu jeszcze bardzo dużych emocji, niezapomnianych wydarzeń sportowych i będzie świętował kolejne jubileusze. Z okazji tego jubileuszu dzisiejszego życzę wszystkim działaczom, zarządom, ludziom związanym z klubem sportowym Siarka wszelkiego szczęścia w dążeniu do tego sukcesu, osiągania tych sukcesów sportowych. I z tej też okazji przekażę panu prezesowi okolicznościowy grawerton. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę sekretarza starostwa powiatowego, pana Kazimierza Błasiaka. Dzień dobry państwu, panie pośle, panie prezydencie, panie prezesie i wszyscy państwo wedle swoich stopni, funkcji i godności. Pan Krzysztof Pitra, starosta tarnobrzeski, bardzo chciał być na tej uroczystości. Jest zagorzałym kibicem sekcji piłki nożnej naszego klubu, notabene ze swoim synem, ale wcześniej przyjęte zobowiązania uczestnictwa w święcie niepodległości na terenie gminy Baranów Sandomierski były przeszkodą. Te uroczystości odbywają się równocześnie. I aby odwzajemnić państwa pamięć i uprzejme zaproszenie, proszę przyjąć kilka ciepłych słów z okazji waszego jubileuszu. Pan Norbert Mastalerz, prezydent miasta Tarnobrzeg, pan Wacław Salamucha, prezes zarządu klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg. Z okazji uroczystości jubileuszu 55-lecia klubu sportowego Siarka Tarnobrzeg oraz poświęcenia sztandaru składamy całej społeczności klubu serdeczne gratulacje. W tym uroczystym dniu podzielamy wraz z wami radość i dumę płynącą z tradycji, jak też z obecnych dokonań klubu. Ta uroczysta chwila jest też okazją, aby wam serdecznie podziękować za wszystkie stworzone w minionych latach okazje do emocji, wzruszeń, entuzjazmu i poczucia wspólnoty, jakie są w stanie wywołać zawody sportowe. Życzymy dalszej owocnej działalności,
dobrych wyników sportowych, niezmiennego społecznego uznania, a także zdrowia i wszelkiej osobistej pomyślności. Podpisali Jerzy Sudoł, wicestarosta tarnobrzeski, Krzysztof Pitra, starosta tarnobrzeski. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa zaproszonych gości, z obecnych sympatyków klubu chciał zabrać głos? Ponieważ nie widzę, to pozwolę sobie odczytać list gratulacyjny, o który poprosił mnie komendant miejski policji w Tarnobrzegu, pan Mirosław Burdyna. Szanowny pan Wacław Salamucha, prezes zarządu klubu sportowego Siarka w Tarnobrzegu. List gratulacyjny. Każdy jubileusz jest świętem niezwykłym i ogromnym wydarzeniem dla każdego sympatyka sportu. Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Skłania do refleksji, wspomnień i przemyśleń. W tak uroczystym dniu jubileuszu 55-lecia klubu sportowego Siarka w imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu pragnę przekazać wyrazy szczerego uznania dla wieloletnich, wspaniałych tradycji klubu i jego dotychczasowych dokonań. Niech świętowany jubileusz będzie powodem do osiągania dalszych sukcesów, spełnienia planów i zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Z wyrazami szacunku, komendant miejski policji w Tarnobrzegu, inspektor Mirosław Furdyna. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu naszego spotkania. Jest to tak zwane symboliczne wbicie gwoździa w pamiątkową tablicę. Ja może będę wyczytywał po kolei osoby, które zadeklarowały taką chęć. I jest na stoliku, jest młoteczek, jest tablica, jest podpisany gwóźdź i każdy ten swój gwóźdź będzie mógł dobić. Zapraszam pana Mirosława Plutę. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana prezydenta Norberta Mastalerza. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Witolda Dziedzica. Kolejny gwóźdź jest od Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. Zapraszam panią naczelnik Annę Czaplińską. Dziękuję bardzo. I tak mocno. No właśnie, dziękuję bardzo. Ja mam nadzieję, że właśnie ten gest mocnego bicia gwoździa będzie w dalszym ciągu nam pomagał, żeby to nasze stowarzyszenie z nami współpracowało. Pan poseł Pluta, bardzo proszę. Ja tylko dołożę to, co zapomniałem, bo zostawiłem w samochodzie. Dziękuję bardzo. Tak jak już powiedziałem, jeżeli ktoś z Państwa by sobie życzył być umieszczony na tej tablicy, miejsca są, my w każdej chwili jesteśmy w stanie dograwerować. Także zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcieliby jeszcze wbić gwoździa w tablicę pamiątkową z okazji wręczenia sztandaru. I mamy chętnego, pan prezes Kazimierz Greń, członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezydencie, panie prezesie, my żeśmy zgłaszali również jakieś coś, może malutkie ci umknęło. Również chcielibyśmy tutaj być, bo jest to dla nas będzie zaszczytem i wyróżnieniem. Na razie, że nie ma gwoździa, ale mamy pieniądze, wrzucimy do skarbonki. Dziękuję. Tak więc, ale jest gwóźdź bez grabelki, panie prezesie, a ja przypilnuję, żeby to na tym, pierwszy z lewej na dole, i ja przypilnuję, żeby właśnie na tym było, bo to jakieś niedopatrzenie widzę było ze strony organizatora. Przepraszam bardzo. Dziękuję członkom klubu, dziękuję wszystkim sympatykom naszego klubu. Mam nadzieję, że
Wspólnie będziemy pracować nad tym, żeby ten klub jeszcze większe osiągał sukcesy na niwie sportowej. Nie tylko w tym sporcie zawodowym, ale również w szkoleniu młodzieży, w rozwoju, żeby ta nasza młodzież jak najlepiej się nam rozwijała. Ja w imieniu organizatorów serdecznie Państwu za udział w dniu dzisiejszym dziękuję.